Polsat właśnie zakończył emisję kolejnego odcinka Tańca z Gwiazdami. Widzowie nie mogą uwierzyć w to, co usłyszeli. Polsat zaskoczył dziś wszystkich swoich sympatyków. Wyemitowano bowiem pierwszy odcinek TZG od momentu, w którym w naszym kraju zaczął rozprzestrzeniać się wirus. Dzięki show Polacy mogli choć na moment zapomnieć o zmartwieniach, jednak te znów wróciły, gdy przyszło do ogłoszenia werdyktu. Takiego nikt się nie spodziewał. Polsat zakończył emisję TZG. Niespodziewany zwrot akcji. Dzisiejszy odcinek Tańca z Gwiazdami był wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, stacja zadecydowała o niezapraszaniu do studia publiki, którą zastąpili uczestnicy show, Sylwia Lipka i Rafał Maserak, Sylwester Wilk i Hanna Zudziewicz, Nikol Bogdanowicz i Kamil Kuroczko, Tomasz Oświeciński i Jan Jalesar, Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madojska, Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa, Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke, Ania Karwan i Jan Kliment, Marcin Bosak i Wiktoria Omyła oraz Julia Wieniawa i Stefano Terazzino. Drugim wyjątkowym miał być fakt, że w dzisiejszym odcinku odpadną aż dwie pary. Sympatycy show czekali z niecierpliwieniem na werdykt, a gdy w końcu nadszedł ten moment, przeżyli niewyobrażalny szok. Na scenie stanął Krzysztof Lipisz, który wygłosił oficjalne oświadczenie stacji. Polsat zdecydował bowiem o zawieszeniu show. Dzisiaj grzeje, 1. Szpitale rozsyłają pilne SMS Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły, choć w trudno to uwierzyć. Stacja poinformowała, że TZG zostanie wznowiony jesienią tego roku. Dodano, że skład uczestników pozostanie niezmienny. Czegoś takiego zupełnie nikt się nie spodziewał, jednak jak poinformował Krzysztof Lipisz, Polsat podjął taką decyzję z uwagi na dobro wszystkich uczestników. Najlepsze newsy dnia, następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.